granica próbuje i coś nie wychodzi. Mamry były dłużej przy piłce, utrzymywali się, fajnie grali z tyłu, a nasi jakoś tak nie potrafili tego ostatniego, znaczy tego podania właściwego wyprowadzić, żeby jakąś akcję skonstruować na prostu. No tak to wyglądało. Z tym się nie zgodzę. Nie. Ocena meczu moja jest zupełnie inna. Znaczy tak, wyraźny mecz na remis i wydaje mi się, że ten remis byłby najbardziej sprawiedliwym wynikiem w tym meczu. No jeden przypadkowy błąd, w zasadzie bramka, która nie powinna paść. Z 12 metra piłka odbija się od podłoża i tak naprawdę Mateusz by ją złapał, gdyby nie interwencja młodego Damiana Sękielskiego. I wydaje mi się, że no końcówka meczu wybitnie, już jeśli pan ocenia to utrzymywanie się przy piłce, tak naprawdę całe 25 minut drugiej połowy po stracie bramki, to tak naprawdę gra toczyła się na połowie Mamr, czyli tak naprawdę to my utrzymywaliśmy się dłużej przy piłce. Stworzyliśmy sobie w zasadzie trzy sytuacje, z czego dwie były doskonałe. Damian oddał bardzo dobre strzały, Damian Roxela. No tylko bramkarz fantastycznie interweniował, bramkarz gości. No brakowało trochę odrobiny szczęścia, bo przy tym strzale, gdyby uderzył to co lubi, to co ma, czyli dołem uderzył to drugie uderzenie, to myślę, że byłby wtedy ten wynik właściwy, tak jak oceniam ten mecz. Pierwsza połowa wyraźnie na remis. Zespoły grały tak, jak powiedział, badawczo, ale też wydaje mi się, też zmęczone trochę do nich. No my, muszę podkreślić, dzisiaj mieliśmy bodajże jak liczę 6-7 ludzi, bo niestety część wyjechała za granicę, część jest kontuzjowany. Tomek Rotenberg jest cały czas kontuzjowany, Konrad Gan nie mógł grać, Kacper Rałowiec, też chcieliśmy przełożenia meczu, ale niestety fakty się nie zgodziły na zmianę terminu. Nie mógł grać Damian Aftu, który wyjechał za granicę, nie mógł grać Marcin Dwulat, który wyjechał za granicę, Paweł Turczyk, który jest kontuzjowany, junior kolejny, który grywał wcześniej u nas. No tych kłopotów dzisiaj mieliśmy co niemiara. Paweł Miłoszewski grał z kontuzją, tak naprawdę nie powinien grać. Potem prawdopodobnie ze złamanym nosem grał też i albo z pękniętą kością nosową może grał też i Łukasz Swafasowski. No także jutro grają juniorzy. Musiałem też oszczędzać ławkę trochę, bo żeby ci juniorzy mieli też jak rozegrać jutro spotkanie. Tylko dlatego no, ten mecz oceniam z perspektywy doświadczeń juniorskich. Oczywiście, że porażka boli. Zawsze się chce wygrywać. I chciałbym, żeby zespół dzisiaj odniósł zwycięstwo na co mocno liczył. Zresztą chłopakom też widać. No, ta porażka pewnie przyjdzie z trudem ją przeżyć, ale mecz oceniam dosyć dobrze. Dosyć dobrze. Natomiast no, te wszystkie problemy, które mamy zdrowotne, kadrowe i w jakiś sposób, no, jak widzieliśmy dzisiaj, zagraliśmy trochę inaczej. Zagraliśmy 3-5-2 też z Bartkiem Czerniakowskim, który tak naprawdę potem szedł na jego miejsce również młody Wojtkiewicz, Jacek, który też junior, który praktycznie nie grywał w tej rundzie, bo też miał zamiki i tak dalej. No, to wszystko w jakiś sposób się odbija na grze zespołu. Wydaje mi się, że fragmenty tego meczu pokazały, że przecież solidnie ostatnio grająca drużyna Mamr momentami broniła się dosyć rozpaczliwie, tak bym to powiedział. Że też były pozytywne momenty. Patrzmy na to z jakąś perspektywą.